Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ryan i zapraszam do mojej serii Let's Play Robin Hood Legenda Sherwood. Tak więc może od razu stworzę nowy profil. Zagramy sobie może na średnim. W sumie łatwiej byłoby mi na łatwym nagrywać, ale zagramy na średnim. Okej. Oczywiście wszystkie dźwięki się spieprzyły. Dobra, jest chyba okej. No to zaczynamy. No więc tak słowem wstępu. Nie wiem, chwilę tutaj zatrzymam. Jakby ktoś chciał sobie przeczytać, to po prostu jak sobie tam da pauzę na YouTubie. Ale słowem wstępu powiem, że Robin wiele lat temu porzucił swoje jakby ziemię i udał się z królem Ryszardem, królem Anglii, na krucjaty. No i tam po powrocie został kraj pod władzami jego brata, pod władzami brata Ryszarda, króla Jana i oczywiście jeszcze jego prawą ręką jest szeryf, który tam trzyma ostro jakby wszystkich mieszkańców. No ale dobra, zacznijmy. Zaczynamy od rodzinnego zamku Robina Lincoln, gdzie Robin spędził większość swojej młodości. No, nie wiem, tak wygląda ten zamek. Mniej więcej. No i co tu się dzieje? Dawno w to nie grałem, jak byłem w sumie młodszy. Razem z kuzynem w to graliśmy. To jest już stara gra. Nie wiem, zacznijmy. Tutaj można pięść. Możemy go jakoś oszołomić. Oj, teraz wstanie po jakimś czasie. Ale mamy chwilę czasu, żeby tak jakby przejść dalej. A to są jakieś niebieskie wiadomości, to są raczej te mniej ważne, więc w sumie... O, to chyba nas zauważył. No dobra, jak się pytanie pojawia, to znaczy, że przeciwnik nas zauważa. Jeśli już jest czerwony, to nas zauważył. Ale jest żółty, dosyć duży. Także było blisko w sumie. Mamy czerwoną wiadomość. Zobaczmy, co tu jest. Banda nierobów. No, tu jakby ktoś chciał się przeczytać, to wiadomo. Nie będę do tego powtarzał za każdym razem. Tu dałeś się chyba jakoś ich tak... jakoś zająć, że oni pójdą teraz do posterunku i będziemy mieli tutaj wolne przejście. Więc dobra, może pójdziemy dalej. Żeby nie możemy skakać po budynkach. Zastanówmy się tutaj. Tu jest, tak myślałem, że to będzie worek z pieniędzmi. Znaczy się mieszek. Zaraz pokażę, spróbuję to wypróbować od razu. Ale w ogóle co ja tu mam zrobić? No. Robin musi przedostać się do zamku. Aha, dobra, musi tutaj gdzieś dostać. No to trzymaj. Tu jak się dostać, kurde? Aha, on idzie tam, dobra. Tylko oszołomy. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! O, tego też oszołomimy szybko. Można oczywiście normalnie walczyć.
zabić kogoś, ale czasami łatwiej jest po prostu walnąć kogoś z piąchy i spokojnie możemy przejść obok. Ktoś służący. Czego? Dobra. Pogadajmy z nim. Ten mały Robin? To tekst, jakby ktoś chciał przeczytać, to niech sobie da pauzę na YouTubie. I będziemy musieli się dostać tutaj. Do tego kolesia. No to... trzeba tu wyjść. Tutaj jest wyjście. Czyli będziemy musieli tutaj. Się jakoś dostać. Nie wiem. Było, pamiętam z tego co pamiętam, w tym roku udało się chyba... Udało się chyba pieniądze zdobyć, ale nie wiem. Może skoncentruję się na głównej misji. Żeby nie przedłużać za bardzo. Możemy również używać strzał, żeby kogoś... O kurwa. Mów, kim jesteś! Stać! Aha, zauważymy. Najlepszy. Oni też mogą budzić, kurde... swoich kolegów, kiedy jest tam przykład. No, ale podczas walki po prostu... można tutaj kreślić różne linie i on tak jakby miecz w ten sposób rusza. I tak właśnie się walczy. Więcej. A jeszcze powiem, że jeśli podbiegniemy z tyłu do kolesia, to on może się obudzić. Znaczy nie obudzić, tylko jakby usłyszeć to i się odwrócić. Jak podejdziemy po cichu, to nie powinien nas usłyszeć. Kurde. Mów, kim jesteś! Broń się! I od razu mnie nie chciało? No, dobra. Aha, i tu jest łucznik. No też podobnie go podbiegnę. Łucznicy, kurde, są dosyć wkurzający. Żegnaj! Więc dobrze jest ich załatwić wcześniej. Gdyby ktoś tam ma specy jeszcze, no. Przy sobie, szybko. Może podejdę go i... czasnę. A, chyba to nie będzie konieczne. Po prostu... spieprzać. Dobra, nawet się mieszczali. Aha, zaszedł. Chyba trochę zapłynę. I tu z tego co pamiętam... tu będzie koleś, którego można uwolnić. Trzeba uważać na tego. Tutaj zobaczymy co tu się dzieje. No tak, jest oddział. Tu był gdzieś taki przycisk. O, do widzenia, żeby zobaczyć. Ich. Będziemy wiedzieć, żeby się tutaj nie zbliżać za bardzo. Spróbuję jakoś tak co. O, zobaczymy. I oni tak jakby wtedy zaczną się tłuc o te pieniądze. To moje! Nie dotykaj, to moje! O. No się tłuc. Dobrze, jakby się wszyscy wytukli. O, pieniądze. Teraz wystarczy podbiec. Jeszcze mógłbym go... O! A ten? Jeszcze ci pokażę, zobaczysz! To boli! Nie! Dobra. Jeszcze moje pieniądze sobie zbieram. W porządku, chyba. Aha, tutaj jest żebrak, jakby... A ty może... w tym zamku sobie daruję żebraka. Następnie pokażę, co z nim można zrobić. Albo po prostu powiem, że żebraku można dawać małe datki. I on w różnych miejscach zostawia tak jakby wiadomości, takie liściki czerwone.
które jakby pokazują na przykład, nie wiem, kurde, to są ściały. Chyba się widzę po ściały. Dobra, chyba widzę się po ściały. One mi potrzebne. O, ty się obudził, kurde. Kurde, ja się nie zobaczył. Niech cię sen. No, pieniądze. 500, sprzeda się. Tu właśnie może pokażę jedną wiadomość, w sumie już nie potrzebuję za bardzo, ale... Coś jeszcze, mój panie? No, chcę więcej, powiem, że coś jeszcze. Coś jeszcze, mój Co? Panie? Daj mi coś wybrać. Dziękuję, coś wam powie. Tutaj, dwie linki. Dobra. Cicho, jak to spróbuję... Ale tego mrę. Tego. Co? I tego. Jaki nieprzystojny. Ktoś ty? Nie, dał się. Żaden z ciebie moc. Ale to nic. Mamy czyszczałeczki. Już w sumie mogę się zabijać powoli. Już w zamku mógłbym jeszcze tutaj chyba wejść do tego lożku, ale z tego co pamiętam tam są pieniądze, ale na razie dam sobie radę bez pieniędzy. Mam tego jakoś. A ten? Co tu robi? Spróbuję go jakoś zajść. Jeszcze 5 strzał. Ta pewnie przyjdzie zaalarmować ich. No nie, czy nie? Chyba jest bit. O, tego mogę spróbować ze strzału. Kurde. Odbiła się od hełmu chyba. Kurde, niektórych z góry nie można załatwić, bo mają hełmy na przykład. Ale już tak... Co on wyprawia? Jeszcze zobaczysz! Kolej, spokojnie. Kurde, nie mogę za dużo życia stracić. Zdechnie. No dobra, jest git. Coś tu jeszcze jest? Nie, dobra, chyba nic. No, to jest ten koleś, co tam uwolniliśmy go przed tym. Koniczynka. To dobrze. Dziękuję, mój dobry. Jak zabiją mi Robina, to mogę użyć tej koniczynki i wstać z połową życia. Także bardzo przydatne. Jeśli to nie Robin Hood. No i tu już jest końcowy dialog. No i jakby ktoś chciał, to sobie da pauzę po prostu. Misja zakończona sukcesem. Tu jest statystyki. Ratowane życie. Nie wiem, o co dokładnie z tym chodzi. Pieniądze na tym poziomie 1850. O kurde, mógłbym tyle kasy zdobyć tutaj. A dobra. No nic, no. Może zakończę nagrywanie. I w następnym odcinku tutaj przedstawię kolejny zamek. Więc dziękuję za obejrzenie. Na razie. Do usłyszenia.